Spotkanie z panią minister nas zaskoczyło, ale pozytywnie. To znaczy, że jest szansa jeszcze na dialog i jest otwartość. Pani minister dużo czasu nam poświęciła. Rozmawialiśmy o problemach, obawach związanych z programem pilotażowym. Ten program pilotażowy pokazał i zalety, i wady tego rozwiązania, więc to jest jedyny taki sposób, czy program, który został tak dokładnie przetestowany. Też my jako środowisko wypracowaliśmy rozwiązania, które no, są propozycją minimalizowania ryzyk z tym związanych, to znaczy tak, żeby na tym budżecie powierzonym, który daje szansę na rozwój psychiatrii, minimalizować ryzyka, które zostały zidentyfikowane w trakcie tego pilotażu. Jak w każdych usługach publicznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, dochodzi do różnych sytuacji, w których no, trzeba odpowiednio przygotować legislację, żeby zabezpieczyć się przed nadużyciami. Same te nadużycia, one nie są duże i nie są wielkie w porównaniu do systemu, który bazuje na fee-for-service, to bym powiedział, są minimalne. To znaczy jest to sytuacja taka, w której rzeczywiście da się za najbardziej optymalne środki finansowe publiczne otrzymać najlepszy efekt zdrowotny, bo o tym mówimy. Czyli nie mówimy o tym, że pacjent przychodzi ma usługę, tylko że jednak za tą usługą jest zdrowienie i chodzi nam o to, aby ten proces zdrowienia był wpisany w sposób finansowania. Pani minister wyraziło zrozumienie dla takiego myślenia, stąd ja to tak odebrałem, że na razie wracamy do dyskusji i ten pomysł, który forsował Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce finansować efektów zdrowotnych, a chce finansować świadczenia, to wraca, tak? Na razie jest on powstrzymany, ten pomysł. No, ma być powołany zespół. My jako strona społeczna, to znaczy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Psychicznego, zgłosiło kandydatów, bo pani minister prosiła o takie osoby, więc one zostały zgłoszone. Decyzję podjęło stowarzyszenie w porozumieniu z ministrem Balickim, no i czekamy teraz na decyzję co do zespołu.